Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe MIKO specjalizuje się w konfekcji damskiej. Zaprasza do swojego sklepu firmowego w Zgierzu przy ulicy Sienkiewicza 20. Pod tym adresem znajdą Państwo nowości, wyprzedaże i końcówki serii. Zapraszamy, naprawdę warto. Zgierz, ulica Sienkiewicza 20. Uważajcie, czego sobie życzycie. Nowy serial 666 Park Avenue, premiera w środę 25 września wyłącznie na kanale 13 ulica. Monika Gering, witam Państwa w piątkowym wydaniu programu lokalnego. Rozpoczynamy jak zwykle od wydarzeń, a dziś w serwisie spotkanie ze znanym reportażystą, jakie przedsięwzięcia czekają Szpital Wojewódzki, powiemy także o szkole dla rodziców. A rozpoczynamy od tematu komunikacyjnego. W Dzień Wszystkich Świętych ulice Zgierza stają się zakorkowane, a zaparkowanie samochodu blisko cmentarza graniczy z cudem. Zgierskie władze próbują znaleźć sposób, by zaradzić tej sytuacji. Beata Piechota. Do Dnia Wszystkich Świętych pozostało już tylko kilka tygodni. Co roku 1 listopada Zgierzanie mają kłopot ze swobodnym poruszaniem się po mieście. Wiemy, jak wygląda sytuacja pod cmentarzami, brak miejsc parkingowych. Zresztą część ulic wyłączona jest z ruchu dla bezpieczeństwa i dla możliwości obsługi cmentarzy. W celu poprawy sytuacji na zgierskich drogach podczas tego dnia, lokalne władze mają zamiar 1 listopada zapewnić mieszkańcom bezpłatną komunikację miejską. Chcemy zrobić po pierwsze i zachęcić radnych do tego, żeby to oczywiście poparli, żeby była ta komunikacja w dniu 1 listopada bezpłatna. Ponadto będziemy chcieli, aby rozkłady jazdy obowiązywały nie jak w dni wolne, tylko jak w dni robocze. Chcielibyśmy zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, gdzie mogą swobodnie dojechać bez problemów. Część osób się z samochodów osobowych przesiądzie do komunikacji miejskiej. Wtedy ten ruch będzie mniejszy i być może nie będzie problemu z zaparkowaniem osób, które przejeżdżają spoza miasta. Zgierzanom pomysł się podoba. Jak oni tak zadecydują, to ja nie mam do tego żadnego sprzeciwu. No miłe by to było. Mniej osób by jeździło samochodami, nie zostawialiby w domu i mniejsze korki by wtedy były. Więcej ludzi by jeździło, nie jeździłoby na gapę. Ze wszystkich świętych to powinny być normalnie. I tak większość ludzi jeździ na gapę i tak 1 listopada. W Dniu Wszystkich Świętych darmowe miałoby być korzystanie z nowej linii międzygminnej. To też jakby będzie dalszą promocją tej linii numer 3A. Komunikacja za darmo dotyczyć będzie wszystkich linii, które obsługuje nasz przewoźnik. Także dotyczyłoby to także zarówno linii z Aleksandrowa do Strykowa, jak i 6. Sprawa darmowych przejazdów w Dniu Wszystkich Świętych wyjaśni się podczas najbliższej sesji Rady Miasta Zgierza, która odbędzie się pod koniec października. Muszą być to jakieś podstawy prawne, aby ten dzień uczynić takim darmowym. Myślę, że możemy mówić o tym, że to będzie, bo nie wydaje mi się, aby jakikolwiek radny był przeciwny temu działaniu. Naprawdę koszty dla miasta w porównaniu z korzyściami dla mieszkańców są tutaj znikome. Władze miasta starać mają się o to, by osoby odwiedzające groby swych bliskich na zgierskich cmentarzach mogły co roku podczas tego wyjątkowego dnia korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej.
odwiedzać różne rejony świata, do których nie docierają turyści, a przy tym pracować. Tak wygląda życie Wojciecha Jagielskiego, jednego z najpopularniejszych polskich reportażystów, który zwiedził między innymi Ugandę, Afganistan i Czeczenię. Jak wygląda życie w drodze i z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się praca? Na te i inne pytania odpowiadał na spotkaniu, które odbyło się w minionym tygodniu w naszym mieście. Kuba Niedziela. Wojciech Jagielski dla wielu czytelników jest kontynuatorem najlepszych tradycji polskiego reportażu. Docierający w rejony ogarnięte konfliktami, do Gruzji, Czeczenii czy Afryki Południowej i starający się dobrze poznać ludzi tam żyjących, aby uciec od zafałszowanych oficjalnych wersji wydarzeń i powielania stereotypów. Dziennikarz nie ma prawa do świadomego kłamstwa. To jest rzecz jakby oczywista. Jeżeli mamy być dziennikarzami, to mamy przynosić informacje, a nie zmyślenia, bo wtedy to przestaje w ogóle funkcjonować jako zawód. Jednocześnie autor modlitwy o deszcz ostrożnie wypowiada się o obiektywizmie reporterskich relacji. Jeżeli jako dziennikarz wyjeżdżam, żeby opisać jakiś kraj czy jakieś wydarzenie, rozmawiam z setką ludzi, to do reportażu wybieram 2, 3, 4. To jest moja selekcja, mój subiektywny wybór. Cały czas się powtarza ten subiektywizm. Według Jagielskiego relacja powinna być bezstronna i rzetelna. Nie powinna jednak ukrywać, kto jest jej autorem, przez czyj pryzmat rzeczywistość była oglądana. Podczas spotkania nieraz padało nazwisko Ryszarda Kapuścińskiego, wybitnego pisarza, z którym Jagielski współpracował i od którego, czego nie ukrywa, wiele się nauczył. Obaj pisarze inspirowali się autentycznymi postaciami i wydarzeniami, jednocześnie literaturę faktów wzbogacając o cechy literatury pięknej. Znalazłem tam oprócz tych wstrząsających opisów nawet wątki takie o charakterze, bym powiedział, poetyckim. Czy literackość jest sprzeczna z dziennikarstwem? Literackość jako wytwór wyobraźni? Pewnie tak. Natomiast wcale nie widzę żadnej sprzeczności między dziennikarstwem, reportażem, a warsztatem literackim. Nie ma nic złego, a nawet bym powiedział, że byłoby strasznie dobrze, gdybyśmy my, dziennikarze w swojej pracy, korzystali z tego warsztatu, który jest przypisywany tej wyższej literaturze. Duże zainteresowanie książkami Jagielskiego świadczy, że ludzie szukają w literaturze nie tylko arkadyjskiej wizji rzeczywistości. Rzeczywistość nie jest sielska, tylko rzeczywistość jest niekiedy brutalna, okrutna. I to też trzeba o tym mówić, trzeba o tym pisać. Najnowsza, mająca się właśnie ukazać książka dziennikarza, poświęcona zostanie Republice Południowej Afryki, walce z apartheidem i wpływie brutalnej polityki na codzienne życie ludzi. Spotkanie z pisarzem zorganizowano z inicjatywy działającego przy Miejskiej Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotykam się raz w miesiącu, każdy z uczestników klubu dostaje do przeczytania książkę i później sobie o niej rozmawiamy. Spotkania klubu odbywają się w czwartki. Konkretne daty dyskusji i tytuły omawianych książek ustalane są na bieżąco podczas spotkań w bibliotece. W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi opracowywany jest budżet na przyszły rok. Szpitale wojewódzkie planują nowe inwestycje. Perspektywy rozwoju roztaczają się także przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu. O jakie przedsięwzięcie chodzi, sprawdzała Beata Piechota. Plan rozwoju Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu jest ambitny. Oddział neurochirurgiczny przygotowywany jest do remontu. Jest to bardzo ważny oddział w naszym szpitalu. Tutaj trafiają ofiary wypadków, ciężkich wypadków, również z urazami głowy, z urazami kręgosłupa. Jesteśmy przygotowani do inwestycji, posiadamy pozwolenie na budowę. Mam nadzieję, że oddział będzie pełnoprofilową neurochirurgią, czyli będziemy wykonywać wszelkie istniejące w neurochirurgii procedury. Być może nie będziemy tylko wykonywać neurochirurgii czynnościowej, jest to już bardzo wąsko specjalistyczna dziedzina. Placówka ma się wyspecjalizować w trudnych operacjach neurochirurgicznych. Odbywać mają się w niej specjalistyczne operacje patologii naczyniowych mózgu oraz operacje nowotworów mózgu. Nasz oddział będzie w stanie pomóc nie tylko miejscowej tutaj populacji zgierskiej, ale również województwa, a nawet całego kraju. Propozycja tego przedsięwzięcia inwestycyjnego znajduje się w planach do budżetu województwa. W związku z tym mamy nadzieję, że tę procedurę zatwierdzającą nasze plany inwestycyjne przejdziemy pozytywnie. Szacunkowy koszt kompleksowej restrukturyzacji oddziału sięga przeszło 2 milionów złotych.
Osoby zarządzające Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu będą starały się maksymalnie ograniczyć uciążliwości związane z remontem. Są też stawiane konkretne wymagania wykonawcom, którzy wygrywają przetarg, że to jest jednak praca na żywym organizmie i musi to być robione we właściwych warunkach z zachowaniem wszelkiej ostrożności. Prace trwać mogą około 4 miesięcy. Sejmik Województwa Łódzkiego zatwierdził jak na razie dla zgierskiej placówki kwotę w wysokości 500 tysięcy złotych. Trwają pewne procedury, które zmierzają do zakupienia właściwego sprzętu. Chodzi o monitorowanie chorych bezpośrednio po zabiegach operacyjnych, ale również o poprawę warunków socjalnych leczenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zgierska placówka będzie miała się czym poszczycić. Wraz z remontem oddziału zmieni się jakość leczenia, a przecież dobro pacjentów jest najważniejsze. Idzie jesień, nie ma na to rady. Pod takim hasłem filia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu zorganizowała spotkanie dla najmłodszych czytelników. Oprócz literatury o tematyce jesiennej dla przedszkolaków przygotowano wiele atrakcji. Szczegóły Joanna Woźniak. Jak co roku filia numer 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu zorganizowała cykl spotkań dla dzieci i młodzieży. Na wczorajsze spotkanie zaproszono grupę 4-latków z Miejskiego Przedszkola numer 2 w Zgierzu. Co roku jesteśmy zapraszani przez filię numer 1, naszą bibliotekę zgierską i chętnie tutaj dzieci przebywają. Wspólnie razem wszyscy się bawimy, wycinamy, wspólnie się uczymy, tak? Dzieci obcują tutaj z książką. Spotkanie pod hasłem Idzie jesień, nie ma na to rady miało na celu zaznajomienie przedszkolaków z urokami tej pory roku. Dzisiaj mamy zajęcia mówiące o jesieni. Dzieci przeczytały wspólnie z nami wiersz Witamy Panią Jesień. Mimo, że spotkania odbywają się w bibliotece, to dla najmłodszych czytelników przewidziano nie tylko lektury o tematyce jesiennej, ale także gry, zabawy oraz zajęcia plastyczne. Pierwsza część spotkania polegała na poznawaniu warzyw i owoców przez dotyk. Dzieci miały zawiązane oczy i w postaci, że tak powiem, zapachu i dotyku musiały zgadnąć, co to za owoce. Później przeszliśmy do tworzenia jesiennego drzewa z dziećmi, czyli dzieci malowały listki, wycinałyśmy je, a następnie wspólnie tworzymy jesienne drzewo. Oprócz tego jeszcze są zabawy ruchowe, przewidziane zagadki, no i tradycyjne czytanie literatury. Jak zapewniają organizatorki, dzieci w wieku przedszkolnym to najbardziej wymagająca grupa odbiorców, jak również najszybciej przyswajająca wiedzę. Czegoś się nauczyłeś? Ja rysowałem pomarańczą, jeszcze czerwonym i zielonym i już namalowałem. I co namalowałeś? Listka. Rysowaliśmy. Rysowaliście, a co rysowaliście? Liście. Robiłam czerwonego i żółtego, i pomarańczowego, i niebieskiego, fioletowego, i zielonego. Jak wygląda pani jesień, powiesz mi? Ze są listki kolorowe. Kolorowe są listki i jest żółty listek. A jakie kolory ma jesień? Kolorowe, żółte. A jak i brązowe, i jeszcze czerwone. Zajęcia sprostały oczekiwaniom wymagających dzieci, a ponieważ to nie ostatnie spotkanie zorganizowane przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną, z pewnością najmłodsi milusińscy jeszcze nie raz odwiedzą to miejsce. Szkoła kojarzy się z placówką dla dzieci lub młodzieży. Okazuje się, że w naszym mieście już niebawem ruszy szkoła dla rodziców, współorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Podczas zajęć dorośli będą uczyć się, jak nawiązywać poprawne relacje ze swoimi dziećmi. Beata Piechota. Szkoła dla rodziców to warsztaty dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, jak i innych mieszkańców naszego miasta. Szereg zajęć ruszy po raz drugi w tym roku. Pierwsze odbywały się w kwietniu. Ukończenie szkoły dla rodziców zwiększyło wiedzę i umiejętności wychowawcze i w dwóch przypadkach dzieci, które były umieszczone w pieczy zastępczej, wróciły do rodziny. Mam trójkę dzieci i nie ukrywam, że trzyletni synuś sprawia mi tak dużo problemów, że może czegoś się tutaj dowiem, żeby jakoś zapanować nad nim. Z córką z kolei mam ogromny problem, poszła teraz do zerówki, no i
Początki były okropne, nie chciała wejść, stawała murem, no i w domu też jest bardzo niegrzeczna. Kilka dni temu w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie organizacyjne dla rodziców zainteresowanych warsztatami. Podczas zajęć rodzice i opiekunowie będą nabywać umiejętności z zakresu lepszego radzenia sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. Mowa będzie także o kształtowaniu więzi opartych na wzajemnym szacunku. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z funkcjami rodziny oraz zastanowią nad swoimi postawami wychowawczymi. Z przyjemnością skorzystam, zobaczę, może się czegoś nauczę, czegoś się dowiem zawsze. Czym więcej rodziców, każdy ma jakieś pomysły, każdy ma jakieś inne rady. Może to mnie coś nauczy, pomoże. Rodzice często nie potrafią zrozumieć zachowań dorastających dzieci. Są trudności. Zmienia się bardzo wiele wśród młodzieży i jak najbardziej powinniśmy być na bieżąco. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkołę dla rodziców we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Zgierzu. Warsztaty odbywały będą się przy ulicy Barlickiego 2. Prowadzone mają być przez specjalistów placówki. Będą bezpłatne. Materiały wykorzystywane na warsztatach zostaną wręczone zainteresowanym na miejscu. Wcześniejsze zapisanie się nie jest konieczne. Ewentualnie dopiszemy do listy uczestników warsztatów na miejscu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych naszego miasta. W ramach szkoły dla rodziców zorganizowanych będzie 6 spotkań. Pierwsze odbędzie się 18 października. Każde kolejne będzie miało miejsce niemalże co tydzień. Ostatnie planowane jest na 29 listopada. To już wszystkie informacje, jakie przygotowali dziś dla Państwa dziennikarze programu lokalnego. Proszę o pozostanie z nami. Już za chwilę debata poświęcona finansom Zgierza, podczas której na pewno padnie pytanie, czy naszemu miastu grozi komisarz. Ale o tym już za chwilę. Proszę zostać z nami.